Z Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. To, co w tej scenie nad Jordanem, w Betanii Zajordańskiej, nas uderza, to to, że jako jedyny z proroków Starego Testamentu święty Jan nie tyle zapowiada przyjście Mesjasza, ale go objawia. Po chrzcie mówi na nim, wstępuje Duch Święty, jest namaszczony, jest Mesjach, czyli jest namaszczony, jest Chrystusem. I mówi: To jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. Na wszystkich mszach świętych słyszymy te słowa. Kiedy kapłan unosi hostię, ciało Chrystusa, mówi: To jest baranek. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Święty Jan, chrzciciel, chrzcił po to, aby objawił się Mesjasz, Zbawca, ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym, który nas wybawi od naszych grzechów. Ale dlaczego chrzcił? Zanurzał w wodzie, aby pewne rzeczy stały się jasne. Na przykład świadomość grzechu. Duch Święty pozwala nam zobaczyć, co jest do oddania Bogu. Chrzest Janowy nie gładził grzechów. On je ujawniał. Ci, którzy przychodzili do chrztu Janowego, wypowiadali swoje grzechy. Przyznawali się do grzeszności, do swoich grzechów. Dopiero Chrystus przyniósł odpuszczenie grzechów. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ten grzech świata, ten główny grzech, to brak poczucia grzechu. Kiedy święty Jan Chrzciciel mówił do Heroda: Nie wolno ci mieć swojego brata Filipa, żony, za swoją żonę, to on może w rozumie to rozumiał, że to trochę jest naruszenie prawa, ale nie miał poczucia grzechu. Był to człowiek pusty, który bawił się życiem. On bał się konsekwencji różnych swoich czynów, ale tak naprawdę nie doświadczał zła, które płynie z własnego grzechu. A Jan Chrzciciel objawił się po to, żeby pokazać, do czego może doprowadzić grzech. Jakim wielkim złem na świecie jest grzech. Ludzie walczą o różne prawa. Czasem prawa do grzechu. Do tego, żeby móc wybierać, czy zabić dziecko, czy nie zabić. Czy wejść w związek taki, czy inny. Czy homoseksualizm ma być dobry, czy zły. Sami ludzie chcą decydować. Chcą nazwać grzech dumą. Dzisiaj święty Jan mówi o innym rodzaju poznawania. My możemy poznawać czysto tak zewnętrznie, cieleśnie. Na przykład często ludzie nie zdają sobie sprawy, że grzech, który popełniają, jest zły, bo ich to nie boli. Bo nikogo przecież to nie boli. Ale boli przede wszystkim Boga. I trzeba mieć oczy wiary, oczy serca pełnego wiary, żeby dostrzegać to, co dla nas jest niewidoczne. Bo na przykład człowiek, który w niedzielę nie przyjdzie na mszę świętą, często sobie nic z tego nie robił. No przecież nikogo nie zabiłem, nie okradłem, nie cudzołożyłem. No może trochę sobie popracowałem, ale innym też mogę się podzielić dzięki temu, że zarobiłem.
no, czy to rzeczywiście jest dobre? Dlaczego Kościół nazywa to grzechem ciężkim, jeżeli z własnej winy dobrowolnie opuszczam niedzielną mszę świętą? Dlatego, że opuszczam Chrystusa, który umiera na krzyżu, tak jak apostołowie. Tylko Jan został, dzisiejszy autor tej Ewangelii. Poznać Jezusa, który jest Chrystusem, to poznać Jego bóstwo, Jego moc, poznać też Ducha Świętego. Jan Chrzciciel był krewnym Pana Jezusa. Urodził się pół roku przed narodzeniem Chrystusa, ale mówił: On był wcześniej ode mnie. Sam Pan Jezus powiedział sobie: zanim Abraham stał się, ja jestem. Ego i mi. Jest to imię Boga. Jestem, który jestem. Abraham żył 1800 lat przed Chrystusem i takie słowa wywołały wśród słuchaczy oburzenie. Chcieli go ukamienować. Poznawać Chrystusa to poznawać Jego tajemnicę. Tajemnicę boskości. I dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, żeby uwierzyć w boskość Chrystusa, że On wszystko może, że nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? I nie ma takiego grzechu, którego by Chrystus nie mógł odpuścić. No chyba, że jest ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który polega na tym, że człowiek nie chce oddać grzechu, aby Bóg mógł odpuścić. Ponieważ Bóg szanuje naszą wolność i nie wdziera się na siłę do naszego życia, to będzie, jak czytamy w Apokalipsie, cierpliwie stał i delikatnie pukał do naszych drzwi serca. Jak sam powiedział: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Zaprośmy Chrystusa do naszego życia, aby nas napełnił swoją obecnością, aby nas zanurzył, czyli ochrzcił w miłość Ojca, czyli w Ducha Świętego, żebyśmy byli ochrzczeni Duchem Świętym. A po czym poznać, że jesteśmy zanurzeni w Duchu Świętym? Po Jego owocach. Święty Paweł napisał: owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, wierność. Zobaczmy, jakie owoce naszego życia wydajemy. Czy jesteśmy zanurzeni w Duchu Świętym, czy w duchu tego świata? Jak Duch Święty przez nas się wypowiada, działa? Ten rok Ducha Świętego zaprasza nas do tego, żebyśmy się dali napełnić Duchem Świętym. Najpierw pozwolili się oczyścić mocą Ducha Świętego, a potem rozpalić o Jego chwałę, abyśmy płonąc byli tym światłem świata i rozpraszali różne ciemności księcia ciemności, czyli szatana. Niech Chrystus będzie uwielbiony w naszym życiu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.